Dzisiaj wbijamy łopatę na drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej 765 na odcinku od Staszowa do Osieka, a wbijamy łopatę na obwodnicę Osieka. Na chwilę obecną mamy już wykonany projekt przez wykonawcę, który posiada decyzję z RIDOS-ką i w tym momencie przystępujemy do wykonywania robót budowlanych związanych z budową tej obwodnicy. Dokładnie 1260 metrów nowej drogi dwujezdniowej z ciągiem pieszo-rowerowym szerokości 3,5 metra, tam będzie 1,5 metra chodnika i 2 metry ścieżki rowerowej. Na początku i na końcu obwodnicy będzie rondo. Z jednej strony włączamy się do drogi 765, w drugim końcu będziemy włączać się do drogi krajowej 79. Mając świadomość też tego, że ta droga ma takie znaczenie i status korytarza transportowego łączącego Świętokrzyskie z Podkarpaciem w kontekście budowanego mostu, także trudno sobie wyobrazić, żeby ten zwiększony ruch, który już dzisiaj obserwujemy, a który będzie jeszcze większy za moment już, żeby on przebiegał przez środek miasteczka. Projekt jest finansowany z programu operacyjnego Polska Wschodnia. Wartość projektu całości to jest około 40 milionów, z czego 85% kosztów kwalifikowanych to są pieniądze unijne. Październik 2014 roku jest tą datą realną, że nastąpi oddanie całego tego ciągu drogowego.